Co? Mal! Mal! Witajcie z tej strony Puffy. Dzisiaj przyjrzymy się tajemniczym filmom, które wprawiły ludzi w zakłopotanie. Także zostaw tutaj łapkę w górę, bo dzisiejsze filmy będą naprawdę fajne. No a jeśli jesteś nowy, to zasubskrybuj ten kanał. A jeśli masz jakiegoś znajomego, któremu myślisz, że kanał się spodoba, to wyślij mu ten film. No ale nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Pod koniec 2018 roku sklep zoologiczny w Kalifornii zaczął doświadczać dziwnych rzeczy. Przedmioty w sklepie spadały i przewracały się. Właściciel zaczął podejrzewać ducha kota nawiedzającego posiadłość. Na szczęście mieli kamery, które zarejestrowały tą aktywność, aby mogli udowodnić, że nie zwariowali. W pierwszym klipie widzimy, jak torba spada z półek. W następnym fragmencie sprawy stają się jeszcze dziwniejsze. No zobacz sam. Na dole ekranu widać przechodzący cień kota, ale wygląda na to, że nie ma niczego, co mogłoby spowodować taki cień. Następnie mieszkający w sklepie kot Diego udaje się do drzwi, aby to sprawdzić, tak jakby Diego podejrzewał, że coś jest nie tak. W ostatnim materiale rejestruje się jeszcze więcej aktywności. No tutaj trzeba przyznać, że wygląda to trochę jakby była tam jakaś żyłka. Zresztą kot wydaje się na nią patrzeć. Ale jak myślicie, czy miejsce to może być nawiedzone? A może jak wspomniałem, to tylko ustawka? Być może w celu rozpromowania sklepu i uzyskania klientów. Tylko pytanie, czy ktoś kupiłby załóżmy karmę do kota w sklepie, w którym straszy rzekomo duch kota? Oto kolejny film, który wywołał zamieszanie w internecie. Został przesłany na TikToka przez Kindus to Solid. Zobacz, co chwyciła kamera bezpieczeństwa. Gdy furgonetka przejeżdża, znikąd pojawia się mężczyzna stojący na środku parkingu. Ma dziwną postawę, zanim zacznie maszerować. Możliwe, że mężczyzna po prostu wyskoczył z furgonetki podczas jazdy, no ale jego właśnie dziwna postawa poddaje to wątpliwości. Gdyby wyskoczył z furgonetki, nawet przy takiej prędkości poruszałby się, chociażby dlatego, żeby zyskać równowagę. Wiele komentarzy mówiło, że mężczyzna się respił tak jak w grze, lub po prostu dołączył do serwera. No ale co tu się właściwie stało? Czy naprawdę widzimy kolejną teleportację? Czy istnieje inny sposób na wyjaśnienie tego? Podziel się swoimi teoriami w sekcji komentarzy poniżej. Ten film został przesłany przez Vincenta Taylorda. Wprawił on w zakłopotanie widzów na TikToku. Pojawiły się setki komentarzy próbujących zrozumieć sens tej dziwnej obserwacji. Zresztą spójrz sam. Pewnego słonecznego dnia w Disneylandzie mężczyzna filmował członka obsady z uniwersum Marvela, gdy w tle dzieje się coś naprawdę dziwnego. Mężczyzna w czerwonym t-shircie wydaje się pojawiać znikąd. Jeśli spowolnimy film, to zobaczysz, że nic tam nie ma. Nie ma nawet cienia, który by sugerował, że mężczyzna przechodzi obok.
Zwróć także uwagę na to, że mężczyzna idzie z prawej do lewej, ale kilka sekund przed tym nie widać go. Film stał się szybko wiralowy, z mnóstwem teorii w komentarzach. Najbardziej oczywiste wyjaśnienie to sztuczka z perspektywą, ale mężczyzna musiał wyjść w linii prostej za Wandą, a następnie ostro skręcić w lewo. Wydaje się to mało prawdopodobne. Bardzo wielu ludzi nazwało człowieka w czerwonej koszulce podróżnikiem w czasie lub uznają to za teleportację. Jak myślisz? Co się tutaj stało? Czy naprawdę jesteśmy świadkami czegoś niezwykłego? A może to tylko wina perspektywy? No w końcu to Wanda. A jak wiemy, z manipulowaniem perspektywy, to ona sobie radzi całkiem nieźle. Ten film został nagrany w akademiku gdzieś w Indonezji. Został udostępniony na Instagramie przez Carson Nathan. Mężczyzna siedział w pokoju, kiedy nagle zaczęło się dziać coś niesamowitego. Szybko wyjął telefon i zaczął to nagrywać. Spójrz sam. Widać, że królik zabawka się porusza. Pozornie, zupełnie sam. Mężczyzna wybiega na korytarz w przerażeniu. Kiedy spojrzymy na to jeszcze raz, wydawać by się mogło, że to po prostu wynik grawitacji. Ale wtedy zabawka toczy się i upada na podłogę. Wiele osób sugeruje, że może to być poltergeist. Rodzaj ducha, który zdaniem wielu badaczy zjawisk paranormalnych może manipulować obiektami fizycznymi. Niestety nie wiemy zbyt wiele o filmie. Nie możemy w żaden sposób również stwierdzić, czy miejsce to może być na przykład nawiedzone. Tak więc jedyne, co możemy zrobić, to spekulować na temat tego dziwacznego filmu. Użytkownik Reddita NatiPig niedawno stracił swojego czworonożnego przyjaciela Bisuita. Byli przyjaciółmi od ponad 11 lat. Cała rodzina była zdruzgotana, gdy ich ukochany przyjaciel nagle odszedł. Aby uczcić jego pamięć, postanowili rozsypać prochy nad wodą w ulubionym parku pieska. Rodzina zrobiła kilka zdjęć, aby upamiętnić ten moment, ale nie do końca mogła uwierzyć w to, co widzi. Na jednym ze zdjęć po rozrzuceniu prochu w powietrzu widzimy wyraźny kształt psa. Jest niezwykłe podobieństwo do Bisuita. NatiPig twierdzi, że logicznie rzecz biorąc ich mózg widzi to, co chcą zobaczyć, ale nie mogą się powstrzymać od myślenia, że pojawił się na ostatnie pożegnanie. Społeczność Reddita była poruszona tym oszałamiającym zdjęciem. Wielu komentatorów dzieliło się historiami o swoich zagubionych zwierzakach. Pomimo wzruszającej historii wielu redditorów było sceptycznie nastawionych. No, że obraz został na przykład przerobiony w Photoshopie. Jeden z internautów przerzucił zdjęcie przez kilka filtrów, aby sprawdzić, czy zdjęcie było przerabiane. No i o dziwo, okazuje się, że nie. Ponadto rodzina udostępniła filmik, gdzie widać, jak rozrzucane są prochy. Tutaj kształt podobny do psa pojawia się na chwilę, po czym znika na wietrze. Tak więc, czy był to niesamowity zbieg okoliczności? A może piesek pojawił się na ostatnie pożegnanie? Tak czy inaczej, jest to niesamowite. Teleportacja wydaje się być tematem dzisiejszego odcinka, jak pokazuje ten kolejny materiał z TikToka przesłany przez 3D Dark Figure. Tutaj mamy przeciwieństwo dwóch pozostałych materiałów. Tym razem kobieta wydaje się znikać, a nie pojawiać. Niestety klip jest krótki i nie widzimy, co się dzieje dalej. To sprawiło, że wielu uwierzyło, że może to być po prostu sztuczka perspektywy. Możliwe oczywiście, że kobieta schowała się za drugą kobietą ubraną na niebiesko. Niemniej jednak właśnie przez to film stał się wiralowy. A
teraz coś z Polski. YouTuber Oniku Lewiatan ma starą stodołę w lesie, w której słychać przerażające dźwięki. Zawsze słychać je późno w nocy. Wiele nieprzespanych nocy później zbiera się na odwagę, by zbadać tą sprawę. Zabiera ze sobą przyjaciela i idą do nawiedzonej stodoły w lesie. Kiedy wchodzi do środka, stwierdza, że ta stodoła nie jest nawiedzona jak myślał. To coś o wiele bardziej gorszego. Czy ktoś mi powie, co to jest? Pisze Lewiatan. Niektórzy piszą, że jest to nieznane stworzenie, ale ja widziałem wystarczająco dużo przerażających filmów, aby stwierdzić, że jest to The Rake. Mężczyzna czekał 2 miesiące, aż zwierzę ucieknie. Aż pewnej nocy słyszał znowu przerażające dźwięki. Tym razem zdają się pochodzić znacznie bliżej, tuż obok jego domu. Wyciąga latarkę i wędruje po ciemnym lesie za przerażającym dźwiękiem. Przykucnięte za drzewem wydaje okropne, syczące dźwięki. Zdecydowanie to te same stworzenie, które uchwycił na kamerze w stodole. The Rake. Zachowuje bezpieczną odległość, ale wciąż nie jest ona wystarczająca. Kto wie, jak szybko to może biec, zwłaszcza na czworaka. Na szczęście dla niego stworzenie nie schodzi z drzewa. Oba te filmy zostały nagrane w 2020 roku i wydają się być częścią nowej fali obserwacji Rake'a na całym świecie. Choć akurat te filmy pochodzą z Polski. Wysokiej jakości filmy, na których widać Rake'a, tak jak tu, pojawiają się na całym YouTubie. Miejmy nadzieję, że jest to jakiś nowy trend, a te filmy to zwykłe CGI, a nie prawdziwy The Rake. Ta ceremonia na żywo we Francji zaczyna się normalnie i nic się nie zmienia aż do 7 minuty i 11 sekundy, kiedy obiekt porusza się sam, tak jakby duch miał zaraz nim rzucić. Przedmiot lewituje, dopóki duchowy opuści ręce. Stało się to w telewizji na żywo przed tysiącami ludzi, więc raczej nie jest to sfałszowane. Co jeszcze dziwniejsze, mężczyzna z widowni twierdzi, że widział to zjawisko nadprzyrodzone oraz w ciemnych drzwiach upiorną postać z białą twarzą. O ile mi wiadomo, pełna wersja tego filmu nigdy nie została udostępniona online, ale na tym screenie wyraźnie widać jakąś postać. Myślę, że jest duża szansa, że jest to Photoshop, ale musicie przyznać, że wygląda przerażająco. Jeśli ktoś się na tym zna, to proszę dajcie znać w komentarzu, czy może to być Photoshop, a może prawdziwe zdjęcie. Na skraju lasu zaobserwowano tajemniczą obserwację nieznanego stworzenia. Opierając się na opisie kobiety, która nagrała ten film, ludzie sugerowali, że może to być tak zwany Dogman. Kobieta mówi, że jest to niewątpliwie jedna z najstraszniejszych rzeczy, jaką kiedykolwiek spotkała. Stefanie mówi, że do obserwacji doszło około 19:30. Opisuje stworzenie Dogmana jako mające długie ramiona i coś w stylu grzywki. Jest za mały, więc nie może to być niedźwiedź. A Stefanie mówi, że nie mieszkają tam kangury, więc tak, to jest chyba Dogman. Według kobiety stworzenie jej nie zauważa. Jest zbyt zajęty obserwowaniem jelenia po drugiej stronie. Na nagraniu nie pokazuje jelenia, więc tej części historii nie można zweryfikować. Dogman pozostaje nieruchomy do 12 sekundy, kiedy jej córka wydaje dźwięk. Stefanie mówi, że jest to moment, w którym stworzenie na nią spojrzało. Ear flick. Oh my god! His legs and perked its ears up. What the f- Oddalają się więc i nie widać, jak się porusza. Niektórzy mówią, że widzą, jak wącha i liże nos. Daj znać, jeśli zauważyłeś coś szczególnego, bo szczerze mówiąc, ja nie. Kobieta opublikowała również zdjęcia, aby udowodnić, że jest to jakiś humanoidalny stwór. Na początku wygląda to jak jakaś osoba przekucnięta w masce wilka. Przyjrzyj się bliżej. Na czubku głowy ma 2 rogi i coś, co wygląda jak skórzaste skrzydła owinięte wokół ciała. Podobnie do nietoperza. Stefanie mówi, że jej obserwacja tego stworzenia jest jedną z wielu zgłoszonych w okolicy. Daj znać, jeśli myślisz, że jest to prawda.
youtuber o imieniu Xahat szuka duchów, więc udaje się do opuszczonego szpitala w Petersburgu w stanie Nowy Jork. Mówi się, że ten stary szpital jest nawiedzony przez pacjentów z początku XX wieku, którzy nadal pojawiają się na korytarzu jako duchy. YouTuber wkrótce oddziela się od swojego zespołu, aby samodzielnie zbadać szpital. Szpital jest w rzeczywistości zbiorem opuszczonych budynków. Had jest zdeterminowany, ponieważ chce zbadać jak najwięcej, aby odkryć, które miejsca są straszniejsze i najbardziej nawiedzone. W jednym z pokoi znajduje czerwoną folię z symbolem zagrożenia biologicznego. Nie patrzy, co było w środku, ale dotknięcie tego prawdopodobnie nie było dobrym pomysłem. Jednak to nie jest jego jedyne zmartwienie. Wkrótce podejrzewa, że na korytarzu jest za nim duch. Really? Wow. I was about to say I'm walking down this creepy hallway, but there's a stairway right here. Whoa. What was that? Right here. Whoa. Przerażające odgłosy dochodzą z obu końców korytarza i sprawia, że nie jest pewien, w którą stronę ma się zwrócić. Znajduje pokój z krzesłem pośrodku pentagramu. Niektórzy sądzą, że to właśnie tutaj miał miejsce jakiś rytuał, o którym lepiej nie widzieć zbyt wiele. To odkrycie sprawiło, że ponownie dołączył do swojej grupy. Podczas eksploracji innego piętra odkrywają prawdopodobnie ptaka, który lata od ściany do ściany, mimo tego, że przed nim jest duże otwarte okno, przez które mógłby wylecieć. Maybe that's why the bird is flying around like that. He probably knows something crazy happened right there. Podejrzewają, że coś jest nie tak z tym pomieszczeniem i biorą ptaka jako oznakę negatywnej energii paranormalnej w powietrzu. Zdecydowali się zbadać ten obszar za pomocą zaawansowanego technologicznie sprzętu paranormalnego przeznaczonego do tłumaczenia głosów duchów na mowę, za pomocą specjalnego oprogramowania do rozpoznawania głosu. Najpierw wypowiedziane jest imię Paweł, a następnie dwa kolejne słowa. Up here. Yo, is anything appearing on the screen right now? Watch the screen. Człowiek to kolejne słowo wypowiedziane przez ducha. Zastanawiam się, co duchu mógł mieć na myśli. Sprawdzają na kamerach miejsce, w którym znajduje się ptak. Następnie kładą plecak na ziemi i zapraszają ducha Pawła do interakcji z nim. Po 22 minutach ich sprzęt rejestruje obserwację ducha. Chwilę później znika. Jeden z łowców duchów o imieniu Hern stoi przed kamerą, aby sprawdzić, czy urządzenie działa poprawnie. We're using electronics to see you. Whoa, that thing shot at you. Ich sprzęt nie ma problemu z wykryciem łowcy duchów, a także jakiegoś zjawiska paranormalnego. Czarna kula przelatuje w powietrzu, w której on stoi. Wydaje się, że jest w tobie, mówi łowca duchów o imieniu Kasza. Daj znać, jeśli się z tym zgadzasz. Niewiele więcej dzieje się przez kolejne minuty i czują, że energia paranormalna wydaje się znikać. Łapią ostatniego ducha, który stoi w rogu pokoju przy drzwiach. To dowód na to, że już się nimi nie interesuje i odchodzi. Ale kiedy Had wstaje, jego aparat nie chce ustawić ostrości. Prawie jakby duch Pawła nie chciał na to pozwolić. Zanim przejdziemy do ostatniego nagrania, to pamiętaj, aby ocenić ten film. Większość ludzi tylko ogląda filmy, ale już ich nie ocenia. Taka łapka w górę pomaga promować film oraz daje mi motywację do nagrywania dłuższych filmów. Jeśli jesteś nowy, to koniecznie zasubskrybuj kanał, ponieważ jesteśmy jednym z największych kanałów o tej tematyce w Polsce. Zapraszam Cię również na mojego Instagrama puffy.youtube. Instagram jest powiązany z kanałem, także często odpowiadam na pytania widzów i tak dalej, więc myślę, że chyba warto. Katy i jej rodzina często słyszą przerażające dźwięki dochodzące z piwnicy, którą od dawna podejrzewali jako nawiedzoną. Obiekty mają tendencję do poruszania się same. Tym razem 3 lipca 2020 roku głośny huk talerza z zestawu perkusyjnego zmusza ojca do zbadania sprawy. Katie pozostaje na schodach, a jej córka w ogóle boi się tam wchodzić. Ojciec ostrożnie robi kilka kroków, jednak nic nie widzi. Dziwne uczucie bycia obserwowanym sprawia, że wszyscy są w gotowości. I wtedy dzieje się to. You heard it though, right? Oh my God. Dwie puste butelki spadają z półki, mimo że nikogo tam nie ma. Nikt nie chowa się w kącie, nie ma żadnych sznurków i tak dalej. Obiekty poruszają się same. A może Jason stał u góry i coś zrobił? W
W sumie kto wie. 4 dni wcześniej również udało im się uchwycić ducha na TikToku za pomocą aplikacji do polowania na duchy o nazwie Reality Ripple. Katie jest sama w piwnicy i mówi o poprzednich spotkaniach, kiedy przerywa jej coś, co uważa za duchowe kule. I turned on the... Oh, what was that? Looked like an orb, I don't know. Włącza aplikację i jest zaszokowana, ponieważ wydaje się, że w piwnicy nie jest sama. It is... Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god! Aplikacja ma pokazywać kolory tylko wokół żywych istot, ale wielu użytkowników twierdzi, że duchy również wykrywa. Tak więc TikTok wykrywa ducha, który znajduje się na perkusji jej męża. Alternatywnym wyjaśnieniem tego jest to, że bębny w jakiś sposób przypominały aplikacji zarys jakiejś osoby, ale nie mam pojęcia jak. Więc mając na uwadze wszystkie paranormalne zdarzenia, powiedz mi, czy naprawdę myślisz, że ta piwnica jest nawiedzona? Kiedy próbujesz skontaktować się ze starą duszą, nie spodziewasz się, że ta będzie tak nieokiełznana. Nagranie trafiło do sieci z rąk Supernatural w maju 2021 roku i przedstawia ducha w akcji. Ekipie udało się uchwycić ducha dzięki ich wykrywaczowi ruchu. Beleza? Galera, a Jednak kiedy kamerzysta oświetlił przestrzeń, w której ich urządzenie łapało ruch, niczego tam nie było widać. Grupa przemawia więc do zjawy, żeby zachęcić ją do aktywności, a ta chętnie spełnia ich prośbę. Mexer a porta pra gente ver. Você consegue? Niewidzialne moce poruszającą drzwiami do szafy, które znajdowały się w pobliżu. Początkowo drzwi jedynie delikatnie się zakołysały, jednak po chwili wydawały się być nerwowo szarpane przez kogoś lub coś. W dalszej części filmu widać, jak stos ułożonych na stole rzeczy zostaje z niego rzucony na podłogę. Nikt nie stał na tyle blisko stołu, by móc to zrobić przypadkiem. Dalej widać, jak ekipa znajduje się na strychu, gdzie za chwilę ujrzycie przesuwający się bez niczej pomocy kas. Kiedy schodzili schodami w dół, coś rzuciło krzesłem tuż nad ich głowami. Postanowili więc użyć sprzętu, by dowiedzieć się, czy w pobliżu wyczuwalna jest jakaś energia. Gdy odwrócili kamerę w drugą stronę, coś na kształt zjawy lub światła pojawiło się w tle. Kiedy ruszyli w tym kierunku, nic tam już nie było. Przynajmniej dopóki nie włączyli kamer termowizyjnych, które uchwyciły ruch. Na koniec, gdy ekipa postanowiła ponownie wezwać ściganego przez nich ducha, drewniana szafa znajdująca się tuż za nimi zostaje pchnięta. Widok tak ciężkiego mebla, który samoczynnie się przewraca, odstrasza ekipę na dobre. Grupa Supernatural była pewna, że mają do czynienia z duchem starszej osoby, ale ten okazał się mieć wyjątkowo dużo siły jak na swoje lata. Ta przerażająca zjawa będzie się pojawiać w twoich koszmarach. Nagranie pojawiło się w sieci we wrześniu tego roku. Grupa poszukująca duchów bada opuszczony dom. Kiedy wewnątrz domu kierują się w stronę schodów, nagle słyszą odgłos zbliżających się z oddali kroków. Ktoś wydaje się być w środku. Chwilę później słyszą głośny huk, mimo że znajdują się tam sami, w niemal pustym pomieszczeniu. To jednak nie odstrasza ich na tyle, by przerwali swoją misję. Mężczyźni udają się na piętro, by sfilmować kolejne zakamarki opuszczonego budynku. Kamerzysta zdołał coś uchwycić, nagrywając otaczającą ich przestrzeń.
W dole schodu widać stojącą sztywną postać, ubraną na czarno. Grupa nie wydaje się już być tak odważna. Ucieka, starając się zgubić to, co zobaczyli. Jednak ta przerażająca postać nie odpuszcza tak łatwo. Tym razem widać ją w pomieszczeniu obok. Gdy ekipa poszukiwaczy dostrzega upiora, ten odwraca się w ich stronę. Możesz zauważyć zniekształconą głowę z kiępką długich włosów na jej czubku. Mężczyźni czym prędzej uciekają na górę. Zatrzymują się na chwilę, by sprawdzić, czy ta dziwna zjawa podąża za nimi. W tym momencie widzą ją wyłaniającą się powoli za ścianę. Postać powolnym krokiem zbliża się do schodów, nie podnosząc głowy. Tam jednak się zatrzymuje, zupełnie tak, jakby nie była w stanie wejść po schodach. Czy to znaczy, że jakieś siły nie pozwalają jej wyjść poza granicę piwnicy? Nieważne, lepiej brać nogi za pas i tam nie wchodzić. Fabryka duchów. Jeśli ta przerażająca fabryka nie sprawi, że uwierzysz w nadprzyrodzone siły, to nie wiem, co innego da radę. Film pojawił się w internecie we wrześniu tego roku i pokazuje, jak Dark Arts TV udaje się do opuszczonej fabryki, o której krążą plotki, że jest nawiedzana przez duchy zmarłych pracowników. Wewnątrz widzą wylewającą się z rury wodę, która powoli zalewa pomieszczenie. To sprawi, że późniejsze sytuacje wydawać się będą jeszcze dziwniejsze. Przekonasz się o tym sama. Kiedy ekipa ogląda sprzęt porzucony w budynku, w oddali słyszą głos krzyczącej kobiety. Co gorsze, słyszeli to już wcześniej. Dalej, gdy przechadzają się po ciemnych i mokrych korytarzach, dochodzą do nich dźwięki przypominające gwizdanie. Oh my... What's that? Powrócili więc w bezpieczniejsze miejsce i postanowili, że spróbują skontaktować się z tym kimś lub czymś. W ich pobliżu wciąż pojawiają się dziwne odgłosy. Nie ma jednak pewności, co jest ich źródłem. Czy faktycznie są to dźwięki wydawane przez kogoś, czy może to tylko odgłosy odbijające się z różnych przedmiotów wody? Jeden z mężczyzn myśli, że widział w oddali obrys postaci, która szła w ich stronę. Jednak gdy poświecili w tym kierunku światłem, niczego tam nie było. Postanowili więc nawiązać dialog z obserwującym ich duchem. Zapytali, czy w pobliżu znajduje się kobieta, i jeśli tak, to niech da im sygnał. Kamerzysta mówi, że słyszał czyjeś głosy. Poczekali więc w nadziei, że znowu coś usłyszą. Następne dźwięki wydawały się dochodzić z końca ciemnego korytarza. Ekipa chciała użyć sprzętu nagrywającego, żeby uchwycić tajemnicze hałasy. Jednak kapiąca wszędzie woda robiła za duży pogłos. Dark Art TV udali się więc w głąb budynku w celu dalszych poszukiwań. Kiedy zapuścili się już dość daleko w nieznane im tereny, kamerzysta powiedział, że to miejsce jest przerażające i nie chce obracać się za siebie. I słusznie, bo gdy to zrobił, usłyszał zbliżające się w jego stronę kroki. Przerażony uciekł do reszty ekipy powiedzieć, że poczuł, jak coś podbiegło w jego stronę. Czy kamerzysta słyszy więcej niż inni? Czy może w tym nawiedzonym miejscu jest coś, czego my nie widzimy?
Ten prawdziwy koszmar zaczął się od głośnego huku. Film został wrzucony do sieci w lipcu 2021 roku przez WT0L11 i pokazuje, co może się stać, gdy firma przeprowadzkowa przewozi coś, czego nie powinna. Kiedy nocą wóz transportowy w Toledo zajął się ogniem, całe osiedle było świadkiem jednego takiego wydarzenia w swoim całym życiu. Fajerwerki strzelały zarówno w środku, jak i na zewnątrz pojazdu, a na nagraniu widać, jak ktoś wrzuca na pakę dodatkowe materiały wybuchowe. Gdy się przyjrzysz, zobaczysz, że część świadków stara się zatrzymać kolejne wybuchy, podczas gdy inni próbują się przed nimi schronić. Po obejrzeniu tego filmu myślę, że przewożenie takich zabawek przez firmę transportową nie jest najlepszym pomysłem. Przyłapany. Kiedy poltergeist zostaje przyłapany, ma dwa wyjścia. Pozostać cicho i udawać, że wcale go tam nie ma, lub dalej bawić się w najlepsze. Zaraz dowieść się, że ten duch wybrał tą drugą opcję. Film wrzucił do sieci Angel Heaven w sierpniu 2012 roku. Na tym strasznym nagraniu widać, jak nawiedzony dom wybudził się ze spoczynku. Właściciel mieszkania pobiegł w dół po tym, jak usłyszał dochodzące stamtąd odgłosy. Pierwsze, co zobaczył, to bujający się we wszystkie strony żyrandol w jednym z pomieszczeń. Chwilę później słychać jakiś hałas, a dziecięca kowbojska czapka spada ze znajdującej się obok szafki na podłogę. Mężczyzna stara się uchwycić na nagraniu każdy szczegół pokoju, przyglądając się wszystkiemu uważnie. W oddali wydobywają się kolejne odgłosy, jednak nie ma pewności co do źródła ich pochodzenia. Czy to koniec odwiedzin ducha, czy może dopiero początek? Obawiam się, że to ta druga opcja. Te dwie dziewczyny myślały, że przeprowadziły się do miejsca, w którym nie straszy. Nagranie to opublikował The King 5822 w lipcu 2021 roku. Dwie dziewczyny wygłupiały się w swoim apartamencie i nagrywały swoje wygibasy. Go! Następnego rana oglądały to, co udało im się nagrać poprzedniego dnia i to, co zobaczyły, zamroziło im krew w żyłach. Podczas gry, gdy jedna puściła coś na podłogę, druga obróciła kamerę w przeciwną stronę. W tym momencie udało się jej uchwycić na nagraniu tą dziwną postać, która wydawała się przeglądać całej tej grze zza drzwi. Postać ta schowała się, gdy kamera zwróciła się w jej kierunku. Po tym odkryciu dziewczyny skontaktowały się ze swoim najemcą, który powiedział, że poprzedni lokatorzy również wspominali o dziewczynie pojawiającej się znikąd w tym samym korytarzu. Mimo to właściciel mieszkania zapierał się, że to z pewnością fikcja, dopóki nie otrzymał nagrania, które właśnie widzisz. A jak ty byś się zachował w takiej sytuacji? Zostałbyś w nawiedzonym domu, czy uciekłbyś, gdzie pieprz rośnie? Film pojawił się w internecie dzięki Javan1977 w lutym 2019 roku. Na nagraniu widać, jak kobieta idzie odśnieżoną ścieżką w stronę domu. Gdy tylko wchodzi do środka, potężna lawina śniegu zasypuje całą ścieżkę do połowy wysokości drzwi budynku. Wydaje się, że śnieg, który zalegał na dachu budynku obok, zsunął się w całości w jednej chwili. Gdyby kobieta była w drodze do domu choćby minutę później, prawdopodobnie utknęłaby zakopana pod toną śniegu. Prawdopodobnie jak mężczyzna, który szedł tą samą ścieżką do domu dosłownie chwilę po tym zdarzeniu. Kto wie, co by się stało, gdyby przyszedł za wcześnie. Kobieta pająk. Nikt nie powinien być w stanie utrzymać się w ten sposób. Film został opublikowany przez Dark 3 w lipcu 2020 roku i może przyczynić się do powstania nowego gatunku filmowego o superbohaterach rodem z horrorów. Ten straszny film nagrano na opuszczonym terenie przy starej linii kolejowej. Kamerzysta wędruje wzdłuż torów, nagrywając prostokątne doły wykopane w ziemi i otaczającą ją przestrzeń. Pokazuje także wyłączony już z użytku most, znajdujący się tuż nad jego głową. Na pierwszy rzut oka nie widać nic nadzwyczajnego, ale przyjrzyj się dokładniej. Blada, przerażająca postać, przypominająca kobietę w białej sukience, wisi w rogu tuż nad mostem. Fakt, że początkowo jest niemal niezauważalna, bo zlewa się z tłem, czyni tą sytuację jeszcze bardziej przerażającą. Jeśli nie jest to fotomontaż, nie mam pojęcia, w jaki inny sposób można by sfałszować ten film. Nagranie urywa się chwilę po uchwyceniu tajemniczej kreatury, zostawiając widzów bez odpowiedzi.
Czy kamerzysta znalazł się w niebezpieczeństwie? A może ta zagadkowa postać sama ukrywała się przed czającym się na tym opuszczonym terenie złem? Daj znać, co myślisz. Nawiedzona siłownia. Okazuje się, że nawet duchy lubią czasami przypakować. Nagranie monitoringu z listopada 2008 roku pokazuje jakąś smugę światła przemieszczającą się po siłowni. Właścicielka siłowni w Kansas, Kim Patterson, sprawdziła nagranie bezpieczeństwa, kiedy zdała sobie sprawę, że jej kamery wykrywające ruch się włączyły. Na obrazie jednak nie było nikogo widać. Po dokładniejszym sprawdzeniu Patterson i ochroniarze dostrzegli białą poświatę poruszającą się między maszynami do ćwiczeń. Na nagraniu smuga światła mija ciężarki, wychodzi poza kadr, po czym wraca. Pomiędzy 2 a 4 w nocy kamery wykryły ruch 9 razy. Eksperci z firmy ochroniarskiej potwierdzili, że kamery uruchamiają się, gdy wykrywają ruch. Jednak nie działa na nie poruszający się przed obiektywem owad, kurz czy odbijające się reflektory samochodów. Co więcej, inni klienci tej firmy, którzy korzystali z tych samych kamer bezpieczeństwa, nigdy nie słyszeli o podobnym przypadku. Jak myślisz, czy jest to jasny cień przemieszczający się po siłowni? Może to jakiś nadgorliwy sportowiec, który nigdy nie przestał trenować? Nawiedzony hotel. Najgorszy telefon, jaki może otrzymać menadżer hotelu, to ten informujący go o odejściu jednego z gości. Ten menadżer wkrótce otrzyma taki właśnie telefon. Film opublikowano w listopadzie 2013 roku na kanale The Hunting. Przedstawia one wydarzenia z Halloween 2010 roku. Nagranie z kamer bezpieczeństwa pokazuje pusty korytarz hotelu. W kadrze pojawia się mężczyzna, który zaczyna podsłuchiwać przez drzwi, jednocześnie rozmawiając przez telefon. Łapią także za klamkę, sprawdzając, czy uda mu się wejść do środka. Bezskutecznie. Próbuje tego samego z drugimi drzwiami, które okazują się być otwarte. Mężczyzna wygląda na zaskoczonego. Zakrywa usta i nos, po czym wchodzi do środka, zostawiając za sobą otwarte drzwi. Chwilę później widać, jak z tamtego pokoju wychodzi półprzezroczysta postać, ubrana na biało. Porusza się powoli, wychodząc poza kadr nagrania. Chwilę później z pokoju wycofuje się zaszokowany mężczyzna, który zaczyna biec, prawdopodobnie zawiadomić odpowiednie służby. Wydaje mi się, że w środku musiał się natknąć na nieżyjącą już kobietę. Jej duch musiał opuścić ciało, które zostało w hotelowym pokoju. Ale to tylko jedna z wielu historii.